zaczynamy przestęp, czyli warsztat dla duszy. Prowadzić Panu Bogu poprzez talenty, którymi nas obdarował. Ta tegoroczna przystań, w której w sposób szczególny chcemy oddać cześć Matce Bożej i wpatrywać się w jej portret, jest dla nas okazją, aby też spojrzeć po prostu na nasze twarze. Maryja chce, mimo różnych trudności i przeciwności, zawsze widzieć w nas radość i nadzieję. Dziękować Panu Bogu za każdą chwilę naszego życia, za tę chwilę, którą, albo te chwile, które przeżywaliśmy przed rokiem razem z papieżem Franciszkiem w ramach Światowych Dni Młodzieży, ale również za te chwile, które są dzisiaj. Nie tylko, że w ramach tych chwil jest perspektywa wakacji, odpoczynku, różnych pomysłów w tym czasie, które gdzieś tam krążą po Waszych głowach, ale przede wszystkim, że każda chwila, każdy czas, który Pan Bóg nam daje, może być czasem miłości. Dlatego cieszę się, iż możemy miłość, radość, to co jest w głębi naszych serc, wyrażać. A wyraża człowiek wtedy, kiedy jest właśnie z drugim człowiekiem, kiedy jest blisko drugiego człowieka, bo kiedy zamykamy się trochę przed światem, kiedy zamykamy się w tym świecie wirtualnym, wtedy trudniej jest kochać, wtedy trudniej jest wyrażać miłość. Zmocnij nasze serce, wyśpiewajmy chwałę Panu.